Funkcję g od x otrzymano za pomocą przeskalowania funkcji f od x równe moduł x. Jak wygląda równanie funkcji g od x? Czyli tu mamy nasze f na niebiesko i tu mamy przerywaną linią funkcję g od x i wiemy, że otrzymano tę funkcję jeden wykres z drugiej za pomocą przeskalowania. No i mamy napisać, odgadnąć tutaj, czy też wybrać spośród kilku możliwości równanie funkcji g od x. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązania tego zadania, przynajmniej próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. No dobrze, teraz spróbujemy to zrobić razem. No, można to zadanie zrobić w kilku krokach, może to jest bardziej pouczające, jakby tak na raty. Czyli popatrzmy. No, wykres funkcji g to jest tutaj, to jest f, a to jest g. No, widać, że one są przeciwnych znaków, prawda? Więc pewnie w tym skalowaniu pojawi się mnożenie przez minus 1, czyli odbicie wykresu funkcji f. Więc może zacznijmy od tego, że odbijemy wykres funkcji f, czyli pomnożymy przez minus 1. No więc odbijemy wokół względem osi x, czyli tu będzie, no to też będzie prosta, wobec tego wystarczy znaleźć, no w gruncie rzeczy będzie przedłużenie tej prostej, prawda? To jest tak. I tutaj powiedzmy ten punkt i o, tak, to jest, czyli to jest funkcja odbita, może nazwijmy ją h od x. No i co, i nasze h od x, jaki jest wzór tej funkcji? No odbicie względem osi x, to znaczy mnożenie każdej wartości przez minus 1, czyli to jest minus moduł x. No dobrze, i teraz popatrzmy, mamy funkcję h, i mamy funkcję g, no to są kawałkami liniowe te funkcje są, prawda? To jest wykresem jest półprosta. No wiemy, że taka półprosta przechodząca przez 0, no jest wyznaczona przez jeden punkt. Czyli na przykład możemy policzyć wartość funkcji w jednym punkcie. Weźmy tutaj, w punkcie 2, czyli h od 2 to jest 2, natomiast g od 2, przepraszam, minus 2. Ile jest g od 2? No minus 5. Dobrze, no i dla innych też tak będzie, dlatego że ta funkcja jest w zupełności wyznaczona przez, ponieważ to jest półprosta, tak jak mówiłem, no to ona jest wyznaczona przez wartość w jednym punkcie, jeżeli, no i te wszystkie takie trójkąty tutaj, prawda, są do siebie podobne, jeżeli tu je narysujemy, prawda, no bo to jest ten kąt, tutaj są równoległe linie, wobec tego stosunki odpowiednich boków są takie same, prawda? Czyli wobec tego wystarczy nam stosunek w jednym punkcie policzyć, no i widzimy, że g od 2 to jest co? 5 drugich razy minus 2, czyli to jest 5 drugich h od 2. No czyli g od x to jest 5 drugich h od x, no a h od x to jest minus moduł x, czyli to jest 5 drugich razy minus moduł x. No co jest to samo co? Minus 5 drugich razy moduł x. Przy czym ten drugi zapis, prawda, mówi, że w gruncie rzeczy mogliśmy wykonać odwrotną operację, że zamiast najpierw odbijać, a potem mnożyć przez 5 drugich, no to ta przemienność tutaj mnożenia mówi, że mogliśmy najpierw pomnożyć funkcję f przez 5 drugich, czyli 2, 5, czyli dostać powiedzmy jakąś taką funkcję, prawda, o, tak, i następnie ją odbić. I to byśmy dostali właśnie, tak, czyli, no bo koniec końców to odbijanie i skalowanie, odbijanie to też jest skalowanie, tylko to znaczy mnożenie przez minus 1 wartości. No dobrze, czyli wykres funkcji g od x, wzór funkcji g od x to jest minus 5 drugich moduł x. Wracamy teraz tutaj i spróbujmy znaleźć minus 5 drugich moduł x. O! Czyli to jest to. Teraz popatrzmy jeszcze na inne odpowiedzi. Więc tak, dwie z nich możemy wykluczyć od razu, prawda? Bo na przykład ta odpowiedź mówi, że to jest g od x ma taki sam znak jak f od x, prawda? Bo f to jest moduł x, a to jest g od x powstaje przez mnożenie wartości f przez 2 piąte lub przez 5 drugich. Czyli g od x tutaj, zarówno tu i tu, ma ten sam znak jak f od x. Czyli to możemy od razu wykluczyć.
zostają nam dwie odpowiedzi, minus 5 drugich i 2 piąte. A teraz widzimy, że ta funkcja g od x ma no, większe nachylenie. Tutaj te proste mają większe nachylenie, czyli no i mimo, że znak jest przeciwny, to jednak musi być no, większe nachylenie oznacza większy współczynnik kierunkowy, prawda? Czyli raczej 5 drugich niż 2 piąte, bo ta ma współczynnik kierunkowy 1 tutaj, no a ta ma większy co do wartości bezwzględnej, bo jest bardziej stroma ta prosta, czyli 5 drugich. Czyli właściwie nic nie licząc, jeżeli wiemy, że tylko jedna możliwość z tych czterech zachodzi, to musi być właśnie pierwsza, czyli g od x to jest minus 5 drugich razy modul x. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.